aktualności dnia, minuta po godzinie 14. Tu Radio Maria. A w naszym programie Czas na Wiadomości zapraszamy. Portem lotniczym poradzimy sobie nawet sami, jednak bardzo chętnie będziemy współpracować z Chinami, ale na warunkach korzystnych dla obydwu stron, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Finansów i Rozwoju był gościem audycji Aktualności Dnia na antenie Radia Maryja. Polityk był pytany o to, jakie nadzieje polski rząd wiąże z otworzeniem jedwabnego szlaku. Mówił też o ewentualnej współpracy Chin przy budowie CPL. My z centralnym portem lotniczym poradzimy sobie czy z Chinami, czy z innymi partnerami, czy nawet sami, ponieważ jesteśmy wysoce zdeterminowani, żeby w tym kierunku prowadzić nasze działania. Natomiast oczywiście bardzo, bardzo chętnie będziemy współpracować z Chinami, ale na warunkach takich, które opłacalne są dla obu stron, czyli przyciągnięcie zarówno kapitału i doświadczenia chińskiego, być może też jakichś firm, ale chcielibyśmy, żeby nasze firmy uczestniczyły również w budowie różnych elementów komunikacyjnych, telekomunikacyjnych, lotnisk na jedwabnym szlaku. Premier Beata Szydło udaje się z misją gospodarczą do Chin. Prezes Rady Ministrów weźmie udział w szczycie państw, które chcą odtworzenia jedwabnego szlaku. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę w Pekinie. Do państwa środka przybędzie blisko 30 szefów państw i rządów. Polska chce pogłębić współpracę z Chinami. Premier Beata Szydło podejmie temat budowy centralnego portu lotniczego w Polsce. Sejmowa Komisja Finansów na rozpoczynającym się właśnie posiedzeniu zajmie się po raz trzeci sprawą upadłej SKOK Wołomin. Posłowie wcześniej wysłuchali stanowiska syndyka. Później do tych informacji odniosła się strona społeczna. Poszkodowani mają liczne zarzuty do działań syndyka w tej sprawie. Problem jest poważny i dotyczy wielu osób. Nie wiadomo, czy dziś uda się zamknąć tę sprawę na komisji, powiedział poseł Jacek Sasin, przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów. Dzieją się rzeczy bulwersujące, jak chociażby żądanie od ludzi, którzy oszczędzali w SKOK-u Wołomin swoje pieniądze, a zgodnie z prawem byli przez to udziałowcami tego SKOK-u, aby dzisiaj wpłacali pieniądze jako właśnie udziałowcy, którzy mają pokryć szkody wynikłe z działalności przestępczej, którą prowadził zarząd tego SKOK-u. To są wezwania do opłat po kilkaset złotych dla biednych ludzi, często emerytów, ludzi, którzy nie dysponują nadmiarem gotówki. Tu jest jakaś taka komedia pomyłek w tej sprawie, bo mamy rozbieżne stanowiska z jednej strony ze strony syndyka, który twierdzi, że ma prawo do żądania tego typu opłat. Z drugiej strony Kasa Krajowa SKOK-u twierdzi, że nie ma podstaw prawnych, aby tych wpłat żądać. Będziemy chcieli to jednak wyjaśnić. Polityk dodał, że komisja będzie apelować do instytucji państwa o podjęcie stosownych działań. Do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego trafił już dezyderat, aby zabezpieczyć interes poszkodowanych i doprowadzić do ukarania winnych. Resort podjął już kroki w tej sprawie. Tymczasem zarzuty usłyszeli już członkowie zarządu SKOK Wołomin. Cała afera działa się jednak przy bierności organów państwa za czasów PO-PSL, podkreślił poseł Jacek Sasin. Sąd Najwyższy ostatecznie uniewinnił Wojciecha Sumińskiego w sprawie, która dotyczyła płatnej protekcji przy weryfikacji oficera WSI. Zarzucano mu, że w zamian za łapówkę zobowiązał się załatwić dzięki wpływom w komisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza pozytywną weryfikację dla jednego z oficerów wojskowych służb informacyjnych. Sąd Najwyższy postanowił także, że złożona, a następnie wycofana przez prokuraturę kasacja w jego sprawie nie będzie rozpoznawana. Sąd wróci jednak do rozpatrywania kasacji od wyroku skazującego na więzienie i grzywnę drugiego oskarżonego, byłego oficera WSI. Aleksandra L. Wojciech Sumiński przypomniał, że ze strony prokuratury, pomimo dwóch wyroków uniewinniających, były podejmowane działania pod dyktando ABW. Normalnie, jak państwa, odbywa się to w ten sposób, że to policja, centralne biuro śledcze, tudzież służby specjalne działają na polecenie prokuratury i pod jej kontrolą. Tutaj sędzia stwierdził, że to dokładnie prokuratura wykonywała polecenia służb specjalnych Krzysztofa Bondaryka i jego zastępcy. Ta sprawa od początku wyglądała w sposób absolutnie niezwykły. To było zlecenie polityczne, w którym ja byłem celem. Chciano zniszczyć dziennikarza, którego jedyną winą było to, że wykonywał swoje obowiązki i patrzył ludziom na wysokich stronach.
pistołkach na ręce. Był jeszcze cel drugi, nawet na pewno ważniejszy. To była komisja weryfikująca żołnierzy w WSI pod kierunkiem Antoniego Macierewicza i przy okazji tej sprawy także tę komisję chciano zniszczyć, skompromitować na wiele sposobów. Wojciech Sumliński dodał, że bez pomocy Bożej i modlitwy wielu życzliwych ludzi nie udałoby mu się przetrwać ciągnącej się przez lata nagonki. Podkreślił, że choć jego sprawa się zakończyła, to śledczy powinni zbadać spisek na szczytach władzy, w który mogli być zaangażowani m.in. były prezydent Bronisław Komorowski i Krzysztof Bondaryk, były szef ABW. Wielka Brytania ponownie stała się najpopularniejszym kierunkiem dla Polaków rozważających emigrację. Tak wynika z badania firmy Work Service. Osoby, które wzięły udział w badaniu, podkreślały, że chcą zdążyć z wyjazdem, zanim ten kraj opuści Unię Europejską. Według wstępnych wyników badania migracje zarobkowe Polaków, aż 19% potencjalnych emigrantów zarobkowych rozważa wyjazd do Wielkiej Brytanii. To pierwszy wzrost zainteresowania pracą w tym kraju od jesieni 2015 roku, kiedy rząd ówczesnego premiera Davida Camerona zapowiedział przeprowadzenie referendum z Unii Europejskiej. W ocenie posła Wojciecha Bakuna z Kukiz 15 jest to smutna rzeczywistość. Dodał, że Polacy często opuszczają Polskę w celach zarobkowych. Jednym z podstawowych praw człowieka jest to, żeby godnie egzystował. Jeżeli nie zapewnia mu tego jego własny kraj, no to szuka jakby alternatywy. 3 miliony Polaków wyjechało za granicę. Myślę, że jeszcze spora część wyjedzie, jeżeli faktycznie rząd nie przedstawi reform, które sprawią, że Polacy będą zwyczajnie więcej zarabiać. Trzeba sobie powiedzieć, że Wielka Brytania jest krajem, mimo tego, co często mówią media, dosyć przyjaznym emigrantom, również zarobkowym, i w dalszym ciągu mają bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników, na specjalistów. Polacy, myślę, że bardzo dobrze się tam zaklimatyzowali. Nasza, można powiedzieć, diaspora polska w Wielkiej Brytanii to jest ponad 1 milion osób. I myślę, że między innymi to jest powodem. Nie wiadomo jednak, na jakich zasadach Wielka Brytania będzie przyjmować imigrantów, kiedy opuści Unię Europejską. Nie ma jednak wątpliwości, że Brexit znacząco wpłynie na kierunki emigracji. Według najnowszych danych Brytyjskiego Urzędu Statystycznego w Wielkiej Brytanii mieszka około 984 tysięcy Polaków. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. W naszych rozmowach niedokończonych podejmiemy temat rok 1917, Fatima i Rosja. Gościem rozmów będzie ksiądz profesor doktor habilitowany Józef Mandziuk. Początek rozmów o godzinie 18.15, natomiast kontynuacja o godzinie 21.30. Serdecznie zapraszamy.